Jest ze mną zespół Pro Gloria Gentis i odpowiedzą oni nam na parę pytań odnośnie turnieju Beslan. Pierwsze pytanie do EXO. Proszę powiedz nam, co sądzisz o grupie, jaki jest jej poziom? Moim zdaniem nie był taki aż za trudny, aczkolwiek no tam parę meczy, coś tam stawili opór. No właśnie, stawili opór. Mecz z CV, 16-14, ledwo co, uciągnęliście. Jak to było? Emocje? No szczerze mówiąc, no emocje były dosyć dobre. Przeciwnicy postawili opór. O, dobry mecz był w sumie. Walnęli nas w tero, ale w CT ich walnęliśmy jeszcze bardziej. Pauzami ich walnęliśmy. No. Mogliśmy to lepiej wygrać. Szczerze mówiąc, tylko robiliśmy głupie błędy w tero, odbijali nam 3-2, to już w ogóle był kosmos. No właśnie, wchodziliśmy ten mały sobie bez żadnego oporu, no ale przeciwnicy, no jednak, nie wiem czy doświadczeniem, czy fartem, odbijali na BS-y 2-3, 2-4. No tam Nero kilka razy pokazał, że umie strzelać. Wyjaśnił mi w pierwszej rundzie. No właśnie, wasze słynne pauzy, zawsze bierzecie je mniej więcej w środku meczu. Jak to z nimi jest? No niby mają dawać nam na plus rundy, ale jak to wychodziło w meczu z PGC, no słabo. Myśleliśmy, że tak jak CFO da nam to coś, da nam rundę, a tu nic. 6-0, 6-1, tak, 6-2, 6-3. Generalnie mamy tak, że ciśniemy dużo rund do przodu, mamy dobre wyniki i później dostajemy, no. No właśnie dostajecie często w końcówce szczególnie. I czym to jest spowodowane? Moim zdaniem po prostu zbyt pewnie się czujemy, widzimy, że mamy wysoką przewagę i po prostu zbyt się rozluźniamy, no. Takie jest moje zdanie. A kim oni są, nie? Do domu. Początek meczu, zawsze był taki zacięty. Mecz z PGC był do wygrania? Szczerze mówiąc, no mecz PGC był do wygrania, bo prowadziliśmy po stronie Tero 6 na trejnie, 6... Oś, nie, 7 dla nas było. Nie, no dobra, 6-0 na początku było, potem jakoś 7-1 bodajże i 8-2 i przeciwnicy no nagle nas zeskoczyli, oświecili się, czy tam nie wiem, no po prostu, no, resztę rund no, zabrali nam. Ostatni mecz z Playhard, chodzą głosy, że się podstawiliście, jakiś komentarz, kto chce? Byli lepsi. W tym przypadku to my ich zlekceważyli. Lepsi byli, ale mieliśmy nadzieję, że wyjdą z grupy. No, mieliśmy nadzieję, że po prostu no wyjdą z grupy, a CFO pojedzie do domu. Ale wyszło jak wyszło. No niestety. Drabinka z przegranych. Prawdopodobnie, jeżeli nic się nie zmieniło, gracie znowu z CFO. Jakieś specjalne, nie wiem, taktyki? Wyczailiście coś na nich? Nie. Chcemy się po nich przebiegnąć. Dokładnie. Krótko i na temat. Będziemy ich napieprzać, aż rozbolą mi głowę. No, ty masz słownictwo, kolego. Przecież ty. Odnośnie drużyny, czy tak patrzycie w przyszłość? Że trenujecie twardo, na przykład do EGU, bez przerwy 2 miesiące i bijecie? To może nie. Na EGU się nie wybieramy. EGU nie za daleko. No, ale jest cybersport, długa igra. Na cybersport na pewno, na amator bodajże się wybieramy. No i będziemy ćwiczyć, no chcemy tam jakieś na pewno top 1, top 2 celujemy. Zobaczymy jak to będzie. Jeśli będą jakieś kwalifikacje do SWC albo WCG, to na pewno też będziemy, nie? Chcieli. No, chyba, w dupie, No i cybersport. Będziemy trenować twardo. Twardo będzie. Jeszcze, jak nam wyjdzie. No. Ogólnie turniej podoba się? Generalnie no, w pierwszym dniu były straszne opóźnienia. Musieliśmy czekać chyba z 8 godzin na mecze. 4,5 promy walnęłem, więc to raczej nie było. No. Grałem naćpany. Może tak. Dziękuję bardzo za wywiad. Jakieś pozdrowienia dla kogoś? No ja... Dla mamy. Chciałem pozdrowić organizację P2G oraz G Egzotycznego i wszystkich naszych sponsorów. Sponsorów. No i tych, co mam na Steamie. I Razaka. Razaka i mojego brata Razaka. Wilgockiego. O, to będzie... Dobrze, dziękuję jeszcze raz.